Ładni chłopcy byli, piękni chłopcy. Dzieci? Dzieci. Godzina jest trzecia 20, huk. Wyskoczyliśmy z żoną, myśleliśmy, to coś na dach spadło, a coś. A tu widzimy, że już tu się samochody zatrzymały i widzimy, że wypadek. Szybko zadzwonili, wybiegliśmy. Już tu zaczęli, samochody jechały, ludzie powyskakiwali. Już zaczęli reanimację i jeden leżał na środku tu drogi, jeden w zdrowie, a trzeci w samochodzie. Tak. Dopiero strażacy przyjechali, co go podnieśli, samochód wyciągli go. Ale już reanimacja nie pomogła, nic. Makabryczny widok. To tragedia. A to jeszcze co było, że światła wyłączone na supak. Ciemno, to latarkami ludzie świecili i także prawdopodobnie tam puls lekki mieli, ale jak to było, co było to. Ja nie jestem lekarzem, żeby to nie... Ale jak już przyjechały karetki, to tak przykryli jedną rękę, było widać, drugiemu nogi spod tego, bo tu był parawan zrobiony, ale tu sąsiedzi też, wszyscy byli, także... Coś podobno do 8 godzina, przed 8 do projektu zbierali, nie? Tutaj nawet widać ślady krwi na drodze. Strażacy myli, tu przy kobiety było czerwono. Spałam, obudziłam się. I mówię, co i się stało, bo tak jakby, nie wiem, dom mi się walił, czy coś się stało. I chcę szybko oświecić światło, nie mogę, taka ciemność się zrobiła, nie mogę oświecić światła. Szukam wyłącznika, nie ma. Otworzyłam okno, słyszę, że wrzask. Szybko... Do męża, mąż tylko w samych spodenkach wyskoczył i w kapciach. I ja za nim, no już widzimy cały. On był przyciśnięty tym samochodem. Jedną nogę miał przyciśniętą samochodem, a o tym trzecim nikt nie wiedział. Dopiero już mąż był, bo nie da rady chodzić. No i mówi tak, ja już tu więcej nic nie pomogę. Idę do domu i jeszcze mu trzeba było, jak ten samochód tak tu tył był tutaj i mówi tak, nie wiem, bo ja się nie mogę schylić, ale popatrzcie do strażaków, popatrzcie, czy tam nie ma co w samochodzie. Oni zajrzeli, mówią nie, a mąż mówi nie, tam coś jest. I tam był. Myśmy mieli tylko latarkę, bo mąż zdążył latarkę, ale najważniejszym bohaterem tego powinniście naprawdę powiedzieć o chłopcu, który nawet był dzieciak, a on więcej miał w głowie jak dorosły. Tych chłopcach tutaj, co leżeli, on cały czas pomagał. On pomagał. Próbował ich reanimować? Też, ale on pomagał zabezpieczać. Przyleciał do mnie, tam mówi pani, kamizelki, kapteczkę, wszystko, no i ja mu to dawałam szybciutko, żeby organizować jak najszybciej pomoc. Jak najszybciej tą pomoc. Stwierdził, że ten chłopiec już nie żyje, bo jeszcze zdawało się, że ten właśnie żyje, bo mąż tak samo, bo reanimował go i te dziewczyny. Ale jak zobaczył to, mówi, to takie ładni chłopcy byli, piękni chłopcy. Dzieci? Dzieci. Mówi, ja nie popatrzyłam im na twarz, bo po prostu nie miałam odwagi. A on mówi, to tak jakby nasze dzieci.